Rafał Ziemkiewicz, witam serdecznie w drugiej części mojego saloniku politycznego, w którym dzisiaj goszczą, przypomnę, Mariusz Gerej, Stanisław Janecki i Mariusz Staniszewski. Rozmawialiśmy o niepokojących danych gospodarczych. Między innymi powiedział Mariusz o tym, że zmniejsza się bardzo chęć inwestowania w Polsce przez inwestorów zagranicznych. Z różnych przyczyn, które tu zostały omówione, ale wydaje mi się, że też nie ostatnią przyczyną jest to, co dzieje się z polskimi sądami, bo z raportów Doing Business wynika, że jest to dla inwestorów dość istotny parametr życzliwości danego kraju do biznesu, czy w tym, ile tam w raporty Doing Business zdaje się badane jest taka prosta rzecz, ile czasu trzeba na legalne wyegzekwowanie długu. I to zawsze Polska miała 800 dni, 900 dni, ale to w takiej sytuacji, kiedy się okazuje, że każdy sędzia może powiedzieć, że drugi sędzia nie jest sędzią i zablokować kompletnie całą historię, to też nie sprzyja. I tu chciałem wrócić do tego, od czego zaczynaliśmy, czyli do pierwszego, jak to mówiąc z angielska, slapu, jaki dostał rząd w tym momencie, czyli tego raportu Komisji Weneckiej, ponieważ nie wiem, jaka będzie reakcja rządu, ale właściwie... No już jest, nic się nie stało. No tak, ale rozumiem. Oczywiście taka była od razu, ale to nie bardzo tak, nie bardzo można poprzestać na tym stwierdzeniu, że się nic nie stało. No Komisja Wenecka wprawdzie jest ciałem doradczym, ale opiera się na tak zwanym orzecznictwie europejskim i powiedziała tak, jak będziecie iść w tę stronę, to wszystkie trybunały europejskie uznają polskie sądownictwo za nieważne, no bo jeżeli polskie sądownictwo gubi podstawową cechę, czyli zasadę nieusuwalności sędziów. I pan Bodnar próbuje wprowadzić zasadę, że wszyscy sędziowie mianowani po 2015 roku won... W każdym razie 3000 sędziów, co prawdopodobnie wywala w powietrze wszystkie możliwe wyroki, włącznie z rozwodami czy odzyskanymi długami ludzi, którzy stoją za tym projektem reformy. Jest to jakieś niewiarygodne szaleństwo, w które jednak ten rząd brnie dalej. I zastanawiam się, co z tego ma wyniknąć, co ma być dalej. Popełni przestępstwo i sobie uświadomi, że grozi mu kara, to mi, a wszystko jedno, jak jeszcze jedno przestępstwo popełnię, to i tak pójdę do pudła. To jest ten mechanizm psychologiczny przekroczenia granicy, za którą się nie czują bezpiecznie. Oni przestali się czuć bezpiecznie, bo już przekroczyli te granice, więc jest desperacja pewnego rodzaju. Mnie to zawsze przypomina Komitet Ocalenia Publicznego, taki rząd rewolucyjny podczas rewolucji francuskiej, że oni właśnie tak brnęli, odcinali się od informacji z zewnątrz i brnęli w terror po prostu, coraz większy terror, żeby zlikwidować jakby opór. I ten rząd zmierza do tego samego. Powiedzieć, że już po 10 miesiącach ten rząd wyszedł kompletnie z czasu rzeczywistego. To się zdarza różnym rządom, ale po latach. Wyszedł. Nie, no bo jakby cała legitymizacja tego wszystkiego, co tej rewolucji, którą Tusk głosił, to było opinie TSUE. Teraz Komisja Wenecka mówi, że nieprawda. Pan Pilitowski na gazeta.pl u Sroczyńskiego straszna Fundacji Kurtuł mówi wprost, ale ona jest miażdżąca, bo on mówi wprost, kłamali, justycja kłamała, wolne sądy kłamały, mówili, wmawiali, że wynika z tych wyroków TSU coś, co absolutnie z nich nie wynika. I co teraz właśnie komisja stwierdziła? Nie, no dali jazda, nie ma akceptacji na te ustawy bodnarowskie. Wyrok TSUE z stycznia tego roku mówi jasno, że nie ma żadnych neosędziów, tylko wszyscy sędziowie są legalnymi sędziami i koniec. To jest wyrok, który zapadł. I co w związku z tym zrobił rząd? Nic. W związku z tym, co zrobić z orzeczeniem czy z opinią Komisji Weneckiej? Nic. Dalej będzie szedł w tym samym kierunku. Ale to jest możliwe? Pójdą w zapad. Wszystkie polskie rządy robią to samo. Ja powiem tak. Jak ty zacząłeś opowiadać o tej Komisji Weneckiej, ja sobie tak cofnąłem się te kilka lat wstecz. To był 16? Trybunał Konstytucyjny, tak? O tym mówisz, o tej opinii. Komisja Wenecka. No, właśnie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego pan Waszczykowski poprosił o opinię. I wtedy było, że ta Komisja Wenecka to są mędrcy świata, monarchowie i w ogóle tak, jak oni ale, coś ale, mówią, ale, to ale rząd PiSu mówił wtedy, nie, ta Komisja Wenecka to w ogóle nie ma sensu, bez sensu, to dramat i tak dalej. Teraz mamy oczekiwaną zmianę miejsc, bym powiedział.
Oczekiwaną, ale absolutnie przeze mnie jest, przynajmniej. Jest jednak śmiech twój, mam wrażenie, jest jednak śmiechem wisielczym. No, bo no nie może funkcjonować tak państwo z takim bardakiem w tylko, fundamentalnym wymiarze, jakim jest wymiar sprawiedliwości. No. Tylko... Tak, przepraszam. Oczywiście, tylko że za ten bardak odpowiadają politycy. I brną w to wszystko wszyscy po kolei. Ja nie wiem, jak z tego wszystkiego wybrnąć. Mówię uczciwie. To jest sytuacja, w której nasze państwo chyba trochę zostało skrojone pod prawników. Bo takiego bajzlu jeszcze nie było. Bo jeżeli popatrzysz na to wszystko, to zwykły człowiek, który no nie śledzi tych rzeczy, no nie ma pojęcia, o co już w tym wszystkim chodzi. Tak jak mówię, jeżeli ktoś ma troszeczkę dłuższą pamięć i wspomni to, że x lat temu ta komisja wenecka to była przez jednych odsądzana, teraz jest chwalona, a przez ta zamiana miejsc, to powoduje, że po prostu de facto to mózg rozwala. Prosty człowiek wie, o co chodzi. To może tam politykę. Może nie tak, może to sobie werbalizuje w prostych słowach, ale że są sędziowie pisowcy i są sędziowie peowcy i oni się tam nawzajem tępią, jak we wszystkich innych dziedzinach życia publicznego, gdzie się wyrzucają nawzajem. I to jest zabawa, którą uprawiają politycy i partie w Polsce od lat. Mówią, że apolityczni fachowcy w spółkach, apolityczne urzędy, a polityczne coś tam. Dobrze. Przekroczono wszelkie granice. Dlatego, że kto jest inicjatorem tego całego bajzlu? Są te stowarzyszenia sędziowskie, które de facto mają status partii. To, co napisał profesor Mariusz Muszyński. I są dodatkowym elementem koalicji. Są czwartym składnikiem koalicji. I ci ludzie prawem kaduka narzucają rozwiązania, które już idą w totalny odlot po prostu. I nikt nie jest w stanie się temu przeciwstawić, bo oni oczekują nagrody, jako ci, którzy wspierali obecny układ rządzący, kiedy on był w opozycji. I całe zło się bierze stąd, że jest specjalna kasta wśród kasty. I ta kasta jest najbardziej absolutnie szkodliwa i im tam wisi, czy sędziowie mają być niezawiśli, a sądy niezależne. Nie do końca, bo powiesz, jak Bodnar wyskoczył z tym czynnym żalem, to nawet ci najbardziej twardzi z twardych powiedzieli, nie. Zaraz. Jak on im każe składać czynny żal, to zaraz nam będzie kazał składać. No tylko dlatego, że broni, no tak, ale to jednak własnego jest interesu. Myślę, że większość, to zwykli sędziowie może tak myślą, ale właśnie dla mnie, przywołuję jeszcze raz ten wywiad z prezesem fundacji Kurt Watch, czyli panem Pilitowskim wspomnianym. To miażdżące jest. Ale co ja się na przykład dowiedziałem, czego nie wiedziałem z tego wywiadu, coś domyślałem, no ale większość rzeczy powiedzmy, że nie była dla mnie nowością. Natomiast stwierdzenie, że ta wierchuszka, tak jak mówisz, kasta w kaście, jest to jakaś gromada fanatyków, którzy chodzą po tych sądach, odmawiają podawania ręki innym sędziom i prawda zachowują się jak komisarze wojskowi Zajerzelskiego, którzy tylko chodzą i ty to sto, won stąd, to już się za tydzień cię tu nie będzie. I też generalnie stopień zaczadzenia i fanatyzmu, no rzeczywiście, jeżeli jak po Duraczówce. Jeżeli sędziowie, no bo jednak ta justycja czy te temis, to są sędziowie, ten pan Markiewicz jest sędzią, jeżeli sędziowie on jeszcze własnymi, jest profesorem, to po prostu ręce. No doktor Mycha jest Mychą i minister jest doktorem, no to już wiesz, to już profesorów to sobie można kupić w każdym sklepie z profesorami i nie ma żadnego problemu z tym już w tej chwili w Polsce. Ale jeżeli sędziowie sami podnoszą rękę na ostoje sędziowskiej niezawisłości, czyli na to, że sędziego nie może czwartej władzy, nie może trzeciej władzy, nie może druga władza ani pierwsza odwoływać i sami proponują, sami piszą premierowi taki projekt, żeby on mógł odwoływać sędziów, to skala sfanatyzowania i szaleństwa jedno zdanie tylko. Oni już gdzieś w lutym 2024 roku zawiesili dwa fundamentalne artykuły Konstytucji. Czyli artykuł 7, zasada legalizmu
i artykuł 10, podział i równowaga władz. Jak te dwa artykuły się zniesie, to w sferze sprawiedliwości można zrobić wszystko. Można każdy zamordyzm zaprowadzić. Trochę nie można, bo jednak okazuje się, że jest taki opór materiału. Czasami to jest opór bierny, czasami jest aktywny, ale efekt jest taki, że po prostu no, większość sędziów nie słucha, prawda, tego, co przychodzi z ministerstwa, czy od tych uzurpatorów, których Bodnar powsadzał jako rzekomo prezesów sądu. I z punktu widzenia przeciętnego Polaka, to znaczy, że sądy de facto przestają istnieć. Kiedy rzecznik praw obywatelskich, to się w głowie komuś nawet z tamtej strony nie mieści. Nie, no rzecznik praw obywatelskich mieści. Mówisz o liście rzecznika praw... Nie, rzecznik praw obywatelskich po tym liście do premiera Bodnar jako rzecznik. Mówimy o Bodnarze, który jako, wiesz, rzecznik praw obywatelskich teraz łamie wszystkie prawa obywatelskie, no możliwe. No, to, czego bronił, teraz łamie. Fizyk to powinien wiedzieć, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, to jest podstawowe prawo fizyki, które nie, się to jest zawsze szczególna sprawdza. Teoria względności, ale ona jest trochę bardziej. Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zwrócić, jaka jest różnica między tą Komisją Wenecką teraz, a Komisją Wenecką wtedy. Tak? PiS, Waszczykowski za sprowadzenie Komisji Weneckiej do Polski przypłacił stanowiskiem, bo to było rzeczywiście wtedy niefortunne założenie styczka na szyję. Natomiast PiS utrzymywał, skądinąd w dużej mierze słusznie, że Unia Europejska i wszystkie instytucje europejskie mogą co prawda przyglądać się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, ale nic im do tego. Bo wymiar sprawiedliwości jest w polskiej jurysdykcji i Unia Europejska nie ma na to wpływu. Natomiast Platforma od dawna mówi, że jest wyższość prawa unijnego nad prawem europejskim, nad prawem krajowym. W związku z tym jakby państwo ma obowiązek podporządkowania się. I nagle ono, ta Platforma i ten jej rząd z tej pozycji mówi nie, my nas te wyroki nie obchodzą. Nie, my już jesteśmy państwem narodowym teraz. Już. Ale czym to się różni od tego, że ta Komisja Wenecka to nie ma prawa, nie ma prawa, ale teraz jest super, pasuje nam, to jest elegancko. Na litość boską, nie uprawiajmy tego typu. Nie, ale uprawiajmy, bo od tego jesteśmy, żeby to obserwować, że to jest zasadniczo. Wydaje mi się, że po niedawnej przewrotce, no bo oczywiście mega przewrotką było to, jak w 2021 roku z dnia na dzień się okazało, że Putin jest zły, a Donald Tusk zawsze walczył ze złym Putinem i to PiS jest prorosyjski, a nie Sikorski. Słuchajcie, to przecież po przewrotce z migrantami, gdzie też Platforma zawsze mówiła, że to jest miara naszego człowieczeństwa, czy my migrantów przyjmujemy, po czym wychodzi Tusk i jest dumny, że wreszcie do zdrowego rozsądku wrócił. Więc zobaczymy jeszcze może Donalda Tuska, który powie, wara Unii Europejskiej, wara TSOE od polskich sądów. Pilitowski o tym nie powiedział, ale to jest oczywiste dla każdego, kto zna choćby fundamenty prawa międzynarodowego, że jeśli TSUE, czy Europejski Trybunał Praw Człowieka, wypowiada się o jakiejś instytucji w Polsce, o statusie Izby, na przykład Sądu Najwyższego, to nie znaczy, że on ją likwiduje. To jest niemożliwe w świetle prawa międzynarodowego. To jest tylko zalecenie do władz krajowych i ewentualnie sądów krajowych, żeby przeprowadzić zmianę. Bijmy puentę, z czego to się wszystko bierze? Z chęci utrzymania przez partię rządzącą wpływu w momencie, kiedy traci władzę. Za każdym generalnie razem. O to chodzi w polityce zawsze. No. A tak, ale... Kręgi sobie dopasowujesz. Mamy za chwilę wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Tak? Tam nikt nie udaje tego, że jak wygrywają Republikanie, biorą wszystko, albo jak wygrywają Demokraci, to biorą wszystko. U nas wszyscy udają, że jest inaczej. No bo ludzie chcą słyszeć bajki o apolitycznych fachowcach w spółce. I tak jak mi się nie podobało... Sąd Najwyższy w Stanach jest mianowany w ten sposób, że są mianowani sędziowie i są dożywotnio. No, ale zobaczmy jedną rzecz. Tak jak mi się nie podobało, jak pan Kropiwnicki w imieniu Platformy zgłaszał, na zaś sobie zaklepywali państwo wtedy sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, tak samo mi na przykład się nie podobało, jak były zmieniane ustawy pod to, żeby na przykład prokurator krajowy był w zasadzie nieodwoływalny do póki prezydent jest nasz. I te mechanizmy de facto, próba utrzymania tych pozorów oddania władzy,
doprowadziły do tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia. No tak, ja tutaj zrobię dygresję, bo często jestem atakowany przez taki żelazny elektorat, że to wszystko przez prezydenta Dudę, gdyby nie zawetował reformy, którą Ziobro przygotował. To ja tak wszystkim żelaźniakom tak mówię, zerknijcie w te reformy, którą prezydent zawetował i wyobraźcie sobie, że Adam Bodnar ma w ręku te narzędzia, które wtedy miała dać ministrowi Ziobro ta reforma. I wyobraźcie sobie, co było, gdyby prezydent tego nie zawetował. Ale to by nie było sprawy wypuszczenia księdza Olszewskiego, by prawdopodobnie już siedział na podstawie jakiejś sądu doraźnego. Ale w sędzie nie żywa reszcie, tylko miałby już wyrok. O doktorze Kropiwnickim. Bo on może, bo on jest wyjątkiem w systemie edukacyjnym świata. Ponieważ najpierw zrobił doktorat z prawa, a potem magisterkę. A widzisz. A jak to? No tak to. To nie wiedziałem. Taki jest. Ja no, też jestem. Ja podziwiam. Sprawdzimy. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz i dobić puentę do tej sytuacji, bo okej, jest ta komisja wenecka, ogłasza to, co ogłasza. Nie wolno kwestionować statusu sędziów i mówić o jakichś neosędziach. Po czym 14 sędziów Sądu Najwyższego podnosi bunt. Śmieszne takie, bo oni mówią, że oni nie będą pracować, ale bynajmniej pensji i przywilejów się nie zrzekają. Może zresztą ten sąd będzie sprawniej pracować bez nich. W zgromadzeniach nie będą. Za co dziadom płacić, ale oni podnoszą ten bunt dlaczego? Dlatego, że oni nie będą pracować, dopóki orzekają w Sądzie Najwyższym neosędziowie. Czyli jakby wręcz jest to bunt bezczelnie przeciwko tej komisji weneckiej. Że ja mam wrażenie, nie żebym współczuł Tuskowi, ale mam wrażenie, że oni jednak obstawiając grupę tak fanatycznych radykałów w tym wymiarze, w tej kaście sędziowskiej, no troszkę się wpakował. No. Znaczy moim zdaniem już nie obstawia tej grupy radykałów. Jego wypowiedzi, pewne dystansowanie się od różnych elementów z tym związanych są bardzo znamienne. No to mówię, doczekamy się niebawem Tuska, który będzie mówił wara TSUE od polskiego. On nie ma nic do powiedzenia w sprawie. Dzieje absolutny ewenement znowu na skalę światową. To znaczy sędziowie stają się największymi radykałami, wręcz rewolucjonistami, podczas gdy oni powinni być ostoją systemu i pewnego konserwatyzmu prawnego. W tej chwili o polskim sądownictwie decydują właściwie wataszkowie. Wataszkowie, a nie sędziowie. No ja bym tu polemizował. Oni są rzeczywiście ostoją porządku, tylko porządku jeszcze PRL-owskiego, bo jak Mariusz pokazuje, no takie bliskie źródła obecnej sytuacji, czyli te nieudane i może nawet nieudolne próby reformy zapisu, ale przypomnę, że praźródłem jest Magdalenka, gdzie po prostu ustalono, że sędziowie pozostają państwem w państwie i są to ostatnią zabezpieczeniem, że gdyby się odwidziało Solidarności i nagle linia Michnika by przegrała i ktoś by próbował Jaruzelskiego wsadzić do więzienia albo Kiszczaka, to sędziowie ich, co się zresztą stało. Tak. To, wielki to autorytet ichni Adam Strzembosz. Adam Strzembosz z piekła nie wyjdzie za to, co zrobił. Taka jest moja prywatna opinia, ale w każdym razie no, zwróćcie uwagę, tych 14 sędziów zbuntowanych, teraz od razu wyliczono 8 z nich jest jeszcze przez Radę Państwa PRL-owską uczyniona sędziami, a 6 pozostałych też w jakieś silne związki ze stanem wojennym. Więc też mamy trochę spóźnioną próbę zrobienia tego, co 35 lat temu powinno się zrobić. To sądownictwo po prostu było jakimś takim absolutnie skansenem. Ale to była osłona dla neokomuny. To no dla nich była ostoja po prostu. I mam wrażenie, że prawa ich zostaną zachowane. I mam wrażenie, że była skuteczną tą osłoną. Natomiast pytanie, jak długo będzie Donald Tusk w stanie rządzić, wytworzywszy czy doprowadziwszy do takiej sytuacji w sądownictwie? Michał Kamiński powiedział chyba wczoraj, że jest w stanie rządzić do wyborów prezydenckich, a jeżeli Platforma nie wygra, to będzie kryzys rządowy i rozpad koalicji. Michał Kamiński, Misiek Kamiński. Ale no, różne rzeczy. Ale Misiek wieczorową porą to ale to, już... ale to, że... to, było, to nie było wieczorem. Ale... Było, bo wieczorem to on mówi... Natomiast ja jeszcze... Ale że to, że, do, że perspektywą rzeczywiście, gdzie się wszystko dzieje, jest jakby jak u żonglera donieść to wszystko jakoś tam do maja przyszłego roku, a potem to jak się nawet wysypie, to już wuj, to wtedy będzie inna sprawa. Będą sobie wzajemnie tak, głowy tak. Ścinać jak Danton z Robespierrem i Sężystem. Mariusz, minuta na spuentowanie sprawy. Nie, no, oczywiście, że chodzi o dowiezienie wszystkiego do wyborów prezydenckich i to jest klucz całej sytuacji. Przy czym
widać ewidentnie, że ten Dintoira przez tych właśnie najbardziej radykalną część środowisk różnych w Platformie, no już przestała pasować Donaldowi Tuskowi, ponieważ ten klincz, który jest z powodu uprawnień choćby pana prezydenta, no uniemożliwia realizację tych oczekiwań. I eskalowanie tych oczekiwań, ale że się nie dzieje, ale sama narracja wystarczy i już nie uderza w tej chwili w samego Adama Bodnara, ale zaczyna uderzać i zagrażać Donaldowi Tuskowi, więc to jest dla niego sytuacja bardzo niekomfortowa i niebezpieczna. No. Znaczy, od początku było jasne, że Adam Bodnar jest tylko wykonawcą, że tutaj spiritus mowens jest, no tak, że tylko Tusk tak naprawdę ale domaga się. Ale to też było też, że wydawało się, że Bodnar może zrobić wszystko, bo czeka na niego stanowisko gdzieś tam w jakimś międzynarodowym tym. Natomiast po tych ostatnich tematach to już nie jestem pewny. My mówiliśmy o tym, że Tusk to jest decyzjonizm Karla Schmidta. Ponad wszystkim. Decyzjonizm to jest władza wykonawcza tylko. Ja mam inne skojarzenie, to znaczy zarówno kariera Adolfa Hitlera, jak i Józefa Stalina pokazała, że jak się dojdzie do władzy, to potem trzeba swoich bolszewików czy remistów, prawda, swoich radykałów pozbyć się, bo rządzić się z nimi nie da, są użyteczni przy zdobywaniu władzy, ale rządzić się z nimi nie da. I to jest taka moja skromna puentka do tej części programu, a kolejna część zaraz po przerwie.